Czasami odbierają absolutnie nieistotne telefony, a czasem od ich reakcji zależy to, czy ktoś przeżyje. Operatorzy numerów alarmowych obchodzą dziś swoje święto. O tym, jak wygląda ich praca, Paweł Jędrusik. Krzysztof Duda jest operatorem numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach od 7 lat. Codziennie odbiera kilkadziesiąt telefonów z prośbą o pomoc. Jest przygotowany nie tylko na przekazanie zgłoszenia do odpowiednich służb, ale też na udzielenie pierwszej pomocy przez telefon. Zdarzało się, że w trakcie prowadzenia reanimacji krążeniowo-oddechowym osoba, której to zdarzenie dotyczyło, wracał oddech, tak? Tu nie zawsze jest wiadomo, nie zawsze jest to, że powraca od razu świadomość, ale często po prostu, że jest, oddycha, czy gdzieś tam nawet po prostu czasami w tle słychać, że ta osoba zaczyna jęczeć, odczuwać te dolegliwości bólowe, a to już jest dobra oznaka, że ta osoba po prostu do nas wróciła. Takich sytuacji jest dużo, ale równie dużo jest zgłoszeń mniej poważnych, żeby nie powiedzieć dziwnych. Ostatnio jeden z operatorów odebrał zgłoszenie od kobiety, która nie wiedziała, co zrobić, bo słyszała dziwne trzaski z gniazdka elektrycznego. Operator zachęcił, zalecił wręcz to, żeby wyłączyć bezpieczniki. Natomiast pani zgłaszająca oburzyła się na te słowa, na tę prośbę. Powiedziała, że w związku z tym, że ona miała dzisiaj świeżo montowany internet, no to jeśli wyłączy bezpieczniki, no to niestety sygnał internetu nie będzie do niej docierał, ona nie będzie mogła obejrzeć telewizji. To, co dzieje się w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, to nie program telewizyjny, a prawdziwe życie i często walka o nie. Dlatego operatorem nie może zostać każdy. Aby zostać operatorem numerów alarmowych, trzeba przejść specjalny kurs, który my tutaj przeprowadzamy dla operatorów. Trzeba zdobyć certyfikat operatora numerów alarmowych i dopiero po zdobyciu tego certyfikatu można obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Trzeba też znać co najmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym i potrafić odpowiednio rozmawiać z ludźmi. Również takimi, którzy dzwonią na numer 112, robiąc sobie głupie żarty, blokując linię.